Cześć, tu Kamila. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moją ostatnią pracę, którą zrobiłam z kolekcji Mindy by Carola Dear Diary. Ostatnio ta firma wypuściła na raz aż trzy kolekcje, jedna piękniejsza od drugiej. No, to jest dosyć ciężkie do wytrzymania dla naszych portfeli. Ja Wam te kolekcje pokazywałam w moim ostatnim filmiku zakupowym i postanowiłam właśnie ją teraz wykorzystać. I zrobiłam coś w rodzaju albumu. I zgodnie z nazwą tej kolekcji jest to połączenie albumu z pamiętnikiem, dziennikiem. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. A na razie może Wam opowiem o okładce. Z założenia miał to być taki poręczny format zeszytu A5. No i to by się zgadzało. Strony mają około 5,5 cala na 8,1/4 cala. Okładka jest troszeczkę większa. Natomiast jeżeli chodzi o grubość, no to wyszła mi taka dosyć spora książka. Co tu dużo mówić. Mimo, że składa się tylko z trzech sekcji, można powiedzieć, to wyszedł taki dosyć spory grubasek. I album właśnie składa się z trzech części albumowych, które są przedzielone tymi częściami, takimi właśnie na zapiski. Zresztą za chwilkę wszystko zobaczycie. Okładkę tutaj grzbiet obłożyłam takim arkuszem z sztucznej skóry, które są do kupienia w sklepach Action w takich komplecikach. Tutaj Wam pokażę akurat, to są brązy, to jest właśnie ta metaliczna skórka, której użyłam, taki kolor brązowo-miedziany, takie rude, bardziej brązowe i w każdym zestawie są jeszcze dwa arkusze takie brokatowe. I ja właśnie spróbowałam wykorzystać to na grzbiet i właśnie w tym celu w zasadzie kupiłam te zestawy, bo jeszcze są trzy inne zestawy kolorystyczne, różowy, złoty i niebieski. I tak, mogę Wam jedynie powiedzieć o tym, że bardzo ciężko jest to skleić. Ja próbowałam różnymi klejami, klejem do tkanin. To się sklei, ale musi być bardzo mocno ściśnięte i bardzo długo trzeba czekać, ze względu na to, że od spodu te arkusiki mają tkaninę i ta tkanina pochłania praktycznie cały klej, który nałożymy. Dlatego ja wspomagam się jeszcze dodatkowo tą czerwoną, super mocną taśmą dwustronną. No i też musiałam zrobić tutaj przeszycia, żeby starczyło mi na cały grzbiet. Zeszyłam dwa arkusze. I tutaj podłożyłam i też przeszyłam. Szyje się to dobrze, ponieważ to jest dosyć miękki materiał. Natomiast moja maszyna tutaj zrobiła, po prostu opuściła ściek. No niestety nie da się już tego poprawić, ponieważ dziurki zostają. Mnie to w niczym nie przeszkadza, może być. I z tej skórki zrobiłam też tutaj ozdobę na okładkę. To jest kwiatek wycięty wykrojnikiem Bix Sizzixa. Także nie miał żadnego problemu, żeby poradzić sobie z tym materiałem. I tutaj użyłam dwóch kolorów, tego metalicznego i tego brązu, a w środku jeszcze włożyłam taki metalowy kwiatuszek, też kupiony w Actionie. Natomiast napis, no trochę tak wbrew sobie, ale po angielsku bardziej mi tutaj pasował, Dear Diary, tak jak tytuł całej kolekcji, to są literki wycięte wykrojnikiem Marian Design i one są pokryte leciutko woskiem, tak jak bardzo dużo elementów w tym albumie i praktycznie ta skórka i ten wosk dają bardzo fajny efekt i robią praktycznie ten album. I to jest ten mój ulubiony wosk, no praktycznie jedyny, który posiadam, z Pendartu, pasta metaliczna woskowa w kolorze brąz. To jest taki właśnie miedziano-złoty kolor. Tak samo tym woskiem pokryłam tutaj narożniki, żeby bardziej po prostu wszystko do siebie pasowało. I albumik zawiązywany jest na taki rzemyczek, którym oplata się okładkę. I tutaj jeszcze dodatkowo dla ozdoby zawiesiłam taki metalowy kluczyk. A w środku, na stronie okładkowej, mamy ten piękny, wzorzysty, ale przepiękny papier w kwiaty. I tylko kieszonka ozdobiona dziurkaczem brzegowym Marty Stewart, który kupiłam na bazarku, ponieważ w regularnej sprzedaży są one już bardzo trudno dostępne. I tutaj umieściłam tylko jedną prostą, nieoklejoną matę, jedną taką troszeczkę większą, otwieraną do góry i ona jest ozdobiona na brzegach skrawkami papieru. I tutaj jest element wycięty z arkusza z takimi właśnie elementami do wycięcia dołączonymi do kolekcji. I tutaj można nawet sobie coś napisać, podpisać zdjęcie. I jeżeli się je tutaj nakleję, myślę, że będzie to też fajnie wyglądało z takim dodatkowym paskiem ozdobnego papieru na dole. A to jest mata taka też podwójna, otwierana do góry. Też starałam się wykorzystać każdy skrawek papieru, który mi został. I karta z tego arkuszu z kartami do wycięcia o formacie 3x4 cala. No, starałam się wykorzystać każdy skrawek papieru, ponieważ miałam tylko
jeden zestaw papierów i dlatego w założeniu właśnie ten album miał być nieduży. Ja wspomogłam się jeszcze 6 markusikami z tego mniejszego bloczka. I tutaj na pierwszej stronie mamy klapeczkę zamykaną na magnes. Klapka jest równocześnie ramką. Tutaj możemy sobie wsunąć zdjęcie o formacie 10x15. Ono wejdzie luźniej niż ta mata, ponieważ mata jest większa od zdjęcia. I oczywiście jest szybka z folii acetatowej i dla ozdoby jeszcze nakleiłam te wycięte elementy. Z tyłu znowu mamy miejsce na zdjęcia, a tutaj zrobiłam kieszonkę też z folii, żeby po prostu nie zasłaniać tej przepięknej grafiki na papierze, no po prostu cudna. Tutaj za tę kieszonkę można sobie wsadzić zdjęcie, jakieś notatki, wycinki, cokolwiek kto będzie chciał i w jaki sposób użyje tego albumu. Na następnej stronie zrobiłam wodospad i tutaj zmieści się 2, 4, 6, 7 zdjęć i jest też kieszonka ozdobniona dziurkaczem brzegowym. Te zdjęcia mają też, będą musiały mieć format troszeczkę mniejszy niż 9x13. Ja zazwyczaj staram się, żeby te maty były idealnie dopasowane do rozmiarów zdjęć, ale tutaj zależało mi na tych przeszyciach, które uzyskałam wykrojnikiem. Także zdjęcia będzie trzeba przyciąć. A cały ten wykrojnik jest przytrzymywany taką jeszcze jedną dodatkową matą na zdjęcia z shakerem. Ja ten pomysł podpatrzyłam w jednym z ostatnich filmów Katie Orty King. Pokazywała, jak taką matę zrobić. Z tyłu jest oczywiście miejsce na naklejenie zdjęcia. No i oczywiście też dobrze to przytrzymuje cały wodospad. Tutaj mamy pionową kieszonkę, również ozdobioną dziurkaczem brzegowym. I tylko dwie puste maty. Na kolejnej stronie są dwie takie trójkątne, narożne kieszonki i dwie maty na zdjęcie, jedna oklejona, druga nie. I dodatkowo jeszcze zrobiłam taką niepełną stronę z folii, tak dla efektu ciekawego, żeby pobawić się troszeczkę właśnie tą folią, wykorzystać jej możliwości, sprawdzić jej możliwości. I tutaj też zrobiłam takie trójkątne kieszonki i tutaj wsadziłam matę na zdjęcie 9x13 i tą kartę, która może służyć na zapiski, jakieś notatki. I z tyłu mamy taką samą matę. A tutaj jest ta część dziennikowa, żurnalowa, do czegokolwiek będzie chciał ktoś ten zeszycik zużyć, do tego może mu się przydać, może go też wymienić, ponieważ on jest mocowany na gumeczce, tak jak te wymienne wkłady w travel żurnalach. Jest tutaj taka cienka gumka elastyczna. Ja te zeszyciki robiłam sama, to jest oczywiście papier kraftowy. Pochlapałam tylko farbą białą, farbą akrylową, czarnym tuszem i distressem vintage photo, tak samo jak wszystkie papiery ozdobne. Niektóre maty też mają brzegi właśnie lekko wytuszowane tym tuszem. Rameczka wycięta wykrojnikiem i też pokryta tak nierównomiernie tym woskiem z pentartu. Napis i te narożniki są wycięte wykrojnikami Sizzixa. I ten zeszycik można sobie wyjąć, żeby po prostu łatwiej można było w nim pisać, robić notatki. Albo po prostu wymienić na jakiś inny zeszyt. I praktycznie cały album składa się właśnie z trzech takich samych sekcji. Tutaj mamy podobnie klapeczkę zapinaną na magnes, kieszonkę z folii, ten wodospad na 7 zdjęć. Tutaj akurat użyłam tego papieru w cegły. I znowu ten fajny shaker. Ja oprócz tego, że wrzuciłam tutaj cekinki, dodałam jeszcze te elementy, które są wycięte z arkusza dołączonego do kolekcji. To są te arkusze okładkowe. I z mniejszej i z większej kolekcji. Natomiast te cekinki kupowałam u siebie, nawet nie w sklepie papierniczym, tylko w takim punkcie foto. W punkcie ksero. Pan po prostu dał mi karton wypełniony cekinami, ja sobie mogłam wybrać kolory, które mi się podobały. I tak fajnie się złożyło, że akurat spasowało mi do tej kolekcji, więc wybrałam czarne matowe, takie półmatowe, kremowe, dwa odcienie różu i taki połyskujący brąz. I tutaj znowu z tyłu mamy miejsce na zdjęcie. Kieszonka pionowa, dwie maty. Znowu dwie kieszonki. Trójkątne i ta fajna klapeczka z folii acetatowej. I kolejny zeszycik. Zeszyciki wszystkie są na tej samej zasadzie robione. W środku kartki mają różne kolory. To są papiery, które kupiłam w Ekszonie. W takiej paczce nazywało się to Fancy Papers. Niestety nie dało się obejrzeć tych papierów ani sprawdzić gramatury. Nie było to też opisane na opakowaniu. I niektóre arkusze były bardzo cienkie. Ten papier jest cieńszy od tego papieru do drukarek. Ale mają bardzo fajne faktury. Ten na przykład kremowy ma taką fajną fakturkę
nie jest to plaster miodu, no jest taki po prostu wyciskany, jak niektóre papiery wizytówkowe. Ten bladoróżowy i biały też mają lekką fakturę, może tego nie będzie widać tutaj na filmie. I też bardzo fajnie mi właśnie spasowały te kolory do tego albumu. I ostatnia sekcja. Tutaj akurat filiżanka i ta fikuśna zrobiona ze słoika lampka z ozdobną żarówką. Piękne są te grafiki, naprawdę nie mogłam się napatrzeć, nie mogłam się przemóc, żeby w końcu pociąć tę kolekcję. Ona jest taka bardzo kobieca w jesiennych kolorach, ale nie takich jesiennych listopadowych, tylko bardziej przypomina babie lato. I takim słowem, które mi przychodzi do głowy, kiedy się opisuje tę kolekcję, to jest przytulna. Dla mnie jest taka przytulna. Właśnie te grafiki, wszystkie stosiki książek, te filiżanki, które się przewijają przez wszystkie papiery, to po prostu tylko zachęcają, żeby sobie siąść gdzieś właśnie z filiżanką czegoś ciepłego do picia, przykryć się kocykiem i czytać książkę. I tutaj też znowu kieszonka trójkątna z dwiema matami i ten papier, który no pierwszy raz spotkałam się z takim kolorem desek, to są takie właśnie czarne, przepalane, przydymione dechy. Bardzo mi się to podoba, jest bardzo odważne, no i oryginalne. I ostatni zeszycik, też na tej samej zasadzie zrobiony co poprzednie. I na ostatniej stronie znowu kieszonka. I tak samo jak na pierwszej stronie okładkowej, trzy maty nieoklejona. Tutaj oklejona tylko paskiem tego ozdobnego papieru. I taka też podwójna, otwierana do góry z tą kartą 3x4 cala. I to już chyba wszystko, co Wam chciałam o tym albumie opowiedzieć. Mam nadzieję, że Wy ze mną podzielicie się swoimi opiniami na temat mojej pracy w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Wtedy nie ominą Was żadne moje filmiki, a kolejny filmik już niedługo. I życzę Wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Pa!